Modelowanie pośrednie nakładów. Pokażemy Państwu dzisiaj metody postępowania pośredniego, czyli na modelu, wykonywania nakładów kompozytowych na podbudowie z włókna kompozytowego. Do wykonania prac kompozytowych na podbudowie z włókna kompozytowego potrzebujemy prostego zestawu narzędzi. Zgłębnik, nakładacz płaski, nakładacz kulkowy, penseta i specjalistyczne nożyczki. Jedyne nożyczki, które są w stanie przeciąć włókno kompozytowe, to są nożyczki firmy Renome. Ich jakość wynika ze specjalnie skonstruowanych ostrzy. Jedno ostrze jest specjalnie utwardzane, drugie jest odpowiednio ząbkowane. Układ wzajemnych ostrzy pozwala utrzymanie filamentu włókna kompozytowego między ostrzami i ich natychmiastowe przecięcie. Inne nożyczki albo się stępią, albo zniszczą włókno kompozytowe. Ważnym elementem przygotowania sobie modelu do pracy jest zaznaczenie granicy preparacji. Jest czarna kreska w miejscu, gdzie kończy się preparacja. Przed modelowaniem musimy sobie pracę zaplanować. Pierwszy typ nakładu. W tym przypadku włókno położymy pionowo, ponieważ mamy szerokie ujście, więc stąd dotąd i ponieważ ta część jest dość mocno zniszczona, zawsze polecamy w takim momencie, oprócz włókna, które będzie podbudowało punkt styczny i odbudowywało ściankę zęba, dołożyć jeszcze odcinek włókna, który będzie podbudowywał guzek zęba najbardziej narażony na siły rzuci, z czego będziemy wykonywać gotową rekonstrukcję. Włókna kompozytowego. Włókno kompozytowe opakowane jest w specjalne aluminiowe saszetki i z kompozytu Next w jednorazowych opakowaniach w blistrach. Do wykonania każdej pracy kompozytowej potrzebujemy odmierzyć właściwy odcinek włókna kompozytowego. W opakowaniu jest 6 cm, natomiast w pracach typu nakład potrzebujemy mniejszego odcinka i powinniśmy go sobie odmierzyć i później odciąć. Odmierzamy odcinek łączący ścianki ograniczające ząb. To jest mniej więcej tyle. I potrzebujemy jeszcze odcinka, którym podbudujemy guzek. To jest ten odcinek. Każdy odcinek włókna podbudowuje pracę, zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną. Może być położone w nadmiarze. Nadmiar nam nie przeszkadza. Włókno, jak powiedziałem, jest zamknięte w aluminiowej saszetce. Zabezpieczone światła. Włókno znajduje się w teflonowej osłonce formującej. Teflon służy tylko i wyłącznie do uformowania włókna do kształtu, który później bardzo się przydaje przy modelowaniu. Natomiast osłona od światła jest za pomocą pomarańczowej osłonki. Odcinek, który sobie odmierzyliśmy, przykładamy. Bierzemy nożyczki. One nie mają żadnego problemu z przecięciem. Włókno chowamy. Włókno kompozytowe z obu końców ma zawiniętą część, która powoduje, że jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny złapać koniec włókna, go nie zanieczyszczając. Odwijamy sobie to włókno, wiedząc, że bezpiecznie je złapaliśmy. Nakładaczem płaskim oddzielamy od osłonki. Mamy uwolnione włókno, więc już możemy go umocować do zęba, a nadal mamy zasłonięte włókno. Nie boimy się, że ulegnie przypadkowej polimeryzacji. Uwalniamy z osłonki. Przyczepiamy do ścianki zęba. Tak jak mówiłem, modelujemy pionowo. W naszym przypadku ustaliłem, że guzek językowy jest guzkiem bardziej narażonym na siłę rzucia. Stąd ten odcinek, którym podbudujemy włóknem, to jest guzek od strony językowej. I jak powiedziałem, nadmiarem się w ogóle nie przyjmiemy. W pracach, gdzie odcinek włókna jest troszkę dłuższy, lubię sobie jeden odcinek spolimeryzować. Posługując się osłonką, z której wyjęliśmy włókno, możemy zasłonić odcinek, który chcemy jeszcze później modelować, a naświetlić tylko ten odcinek, który uważamy za gotowy. Teraz tak, tu mamy spolimeryzowane włókno, tu mamy mięciutkie nadal do modelowania. Bierzemy kompozyt. Niewielką jego część. Nie potrzebujemy dużo, dlatego że na tym etapie jedyne co chcemy wykonać, to podłożyć kompozyt na dno, tam gdzie chcemy wymodelować z tej swobodnej części włókna kompozytowego podbudowę pod ten w naszej ocenie najbardziej narażony na siły rzucia guzek. Tak, żeby od razu praca była od najgłębszej części wykonana prawidłowo. To podbudowa guzka jest gotowa. Ten odcinek włókna, który położyliśmy stąd, po ściance zewnętrznej z punktem stycznym biegnie wzdłuż
tego guzka i część tego guzka również jest pod budową włókna, bo początek włókna znajduje się w guzku. Później przykryty kompozytem też będzie podbudowany. I cała praca, mając na tej długości włókno kompozytowe, jest podbudowana wystarczająco, żeby wytrzymać się wyrzuć. Podbudowa została wykonana. Następny etap to tylko wymodelować prawidłowy anatomiczny kształt. Państwo widzą od razu, duża część zęba jest odbudowana włóknem kompozytowym, ponieważ sporo odcinek włożyliśmy, nie martwiąc się, że jest tylko troszkę więcej niż pomiar niezbędnej długości nam wskazał. Już jesteśmy prawie na końcu pracy. Ja dołożę jaśniejszy A1, żeby ząb wyglądał bardziej jak naturalny, ale już troszkę dołożymy w okolicy ścianki z powierzchnią styczną. Robimy to z jaśniejszego koloru, żeby uzyskać naturalny kształt i kolor zęba. W zasadzie mamy pracę gotową. Bardzo ważnym elementem estetyki pracy jest glazura. Ona nie tylko daje połysk, ale też pozbawia nas jednej niezbędnej czynności, a mianowicie opracowania i polerowania. Jeżeli nie wymodelujemy z nadmiarem, to możemy, pokrywając glazurą, mieć idealną gładkość pracy, połysk i polerowania, opracowywania uniknęliśmy. Nakład metodą pośrednią na zębie numer 6 wykonany. Na podbudowie z włókna kompozytowego za pomocą kompozytu Next.